piątek, 8 rano, przed lekcją polskiego. W 1943 roku, kiedy ukończyłam 7 lat, rodzice zdecydowali, że należałoby mnie uczyć pisać, czytać i liczyć. Znali nauczycielkę przedwojenną, panią Sadową, która prowadziła tajne komplety. Nauczanie potajemne, bo to była okupacja hitlerowska, szkół nie było, Niemcy nie pozwalali się polskim dzieciom uczyć. I ja zaczęłam uczęszczać na te komplety. Ponieważ to było bardzo niebezpieczne, więc nie chodziliśmy tylko do nauczycielki, ale to odbywało się u każdego ucznia w mieszkaniu co jakiś czas. Kalisz jest jednym z nielicznych miast, które w ostatnich kilku latach przeprowadziły program taki termomodernizacji i modernizacji szkół. Sami jesteście świadkami, jak szkoła wygląda, a jak wyglądała jeszcze kilka lat temu. Ale takich obiektów jest w Kaliszu 28. Poza tym wyposażeniem, no, zawsze będzie taka sytuacja, że rozwój środków dydaktycznych, tablic multimedialnych, tak, no to są rzeczy, które od razu się nie znajdą, ale widać, że już w szkołach występują i nadążamy. Dzisiaj już sam komputer nikogo w szkole nie cieszy. Jedynym podręcznikiem, jaki mieliśmy, to była czytanka polska. Zeszytów żadnych nie mieliśmy, na pewno. Pisaliśmy na jakichś zwykłych kartkach papieru, które nauczycielka miała, czy rodzice coś tam znaleźli. Dzisiaj czasami młodzież ma większą możliwość rozrywki. Kiedyś lektura rozwijała wyobraźnię, była naprawdę dla osób młodych czymś ciekawym, a w dzisiejszych czasach, gdzie osoby mogą pójść do kina, mamy już technologię 3D, internet, komputery, filmy. Nic nie zastąpi. Przeczytanie książki, żadne super opracowanie, genialne w internecie, nie wiem, obrazki, prawda, i jakieś streszczenie czy film. No i niektórzy po prostu traktują to jako wyręczanie się, nie wzbogacanie. To jest narzędzie, zależy jak je wykorzystamy. Dlaczego uciekłem z dwóch angielskich? No bo tak. Jeszcze coś? No nie wiem, no myślę, że... Nie wiem. Po prostu mu się nie chciało, no. To wychodzi na angielski. Wszyscy się bardzo chętnie uczyli. Ja sama byłam tak szczęśliwa, kiedy poznałam pierwsze litery i pamiętam, jak poszłam z mamą do miasta i umiałam cośkolwiek przeczytać. Szkoła, no niech będzie, ale bez przesady. Podczas jednej z lekcji wpadli żandarmi. Nie wiedzieliśmy po co, przeżyliśmy straszny stres. Wszystkie dzieci były tak zestresowane. Oni po prostu nie weszli w tym celu, że my tam się uczymy, tylko oni przyszli po jej syna, bo jej syn był przedwojennym harcerzem i oni po jej syna przyszli. To be. No, or not to be. Chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? Kocham mamę. Lubię placki. Wielu sobie nie radzi i później właściwie nie wie, co w życiu robi, więc lepiej by było, gdyby świadomie wybrali sobie może pewne kształcenie, ale świadomie, podkreślam. Ale żeby tak było, to w gimnazjum powinien się ktoś nimi zająć. Najlepiej, żeby to był doradca zawodowy.